Mifepriston jest zarejestrowany w większych dawkach, powyżej 200 mg i stosowany w celu terminacji ciąży. Jednakże prowadzone są zaawansowane badania kliniczne, które oceniają bezpieczeństwo i skuteczność małych dawek mifepristonu w leczeniu mięśniaków macicy i związanych z nimi krwawień z macicy i pochwy, mimo iż lek ten nie jest jeszcze zarejestrowany w tym wskazaniu. Przydatność i efektywność mifepristonu jest weryfikowana w obszarze onkologii, na przykład w leczeniu raka endometrium, raka piersi czy raka prostaty oraz innych schorzeń, na przykład choroby Cushinga, choroby Alzheimera czy właśnie endometriozy.